minimalizm przesunięty do granic możliwości. Czy taki właśnie jest ten domek? Bardzo popularnemu w ostatnich latach trendowi, jakim jest minimalizm, zawdzięczamy to 27-metrowe cudeńko. Małe, prawda? Ale posłuchajcie. W sypialni mamy łoże małżeńskie. W salonie mały kominek, mamy też aneks kuchenny, łazienkę, taras, na którym stoję, a dach tych modułów został wzmocniony, aby i tam powstał taras albo dodatkowe pomieszczenie. Czemu ten domek ma 27 metrów? Chodziło tutaj o budżet, musieliśmy się zmieścić też w pewnym zakresie, a z drugiej strony wydaje nam się, że te 27 metrów jest takie wystarczające w zupełności. Tak naprawdę dodatkowe metry tutaj to byłaby tylko i wyłącznie powierzchnia, ale czy ona byłaby tak całkowicie zagospodarowana jakoś, to nie wydaje mi się. Jest tutaj tak naprawdę teraz wszystko, co jest konieczne i chyba więcej nam nie było potrzeba po prostu. To jest trochę nasz styl. Nie lubimy, jak jest za dużo rzeczy zbędnych w domkach, ale też z drugiej strony musi być trochę przytulnie. No ale ten minimalizm jest dla nas chyba ważny. Domek jest w kształcie L-ki, więc dłuższy bok ma 6 metrów, wszystkie krótsze mają po 3. Po wejściu do domku od razu czujemy, że nie jesteśmy w jakichś przepastnych, loftowych przestrzeniach, ale naprawdę niewielkim domku. Ale zwróćcie uwagę, jak wiele tutaj rzeczy jest. Mówiąc o salonie, warto, a właściwie należy wspomnieć o tych dużych przeszkleniach. One powodują, że ten ogród, las staje się troszkę częścią tego salonu i koi nasze nerwy. Dalej, mamy niewielki składany stolik, mamy też niewielką sofę z szezlongiem. Idziemy, robiąc dwa kroki do kuchni. Modest Amaro byłby nieco rozczarowany wyposażeniem tej kuchni, ale pamiętajcie, minimalizm, przede wszystkim ta idea tutaj przyświeca. Nie mamy tu piekarnika, jest za to kuchenka mikrofalowa i płyta indukcyjna dwustanowiskowa. Nie mamy tu zamrażarki, jest po prostu lodówka, no ale umówmy się, osoby, które tu przyjeżdżają, zazwyczaj przyjeżdżają na 2-3 dni, można obyć się bez zamrażarki. Mamy za to dużo szafek i półeczek, tam schowamy asortymenty kuchenne i inne rzeczy, które w każdej kuchni znajdować się muszą. Przechodząc do sypialni, warto wspomnieć o telewizorze i małym kominku elektrycznym. Królestwo, moje królestwo, ja uwielbiam spędzać czas w sypialni właśnie w pozycji leżącej na czymś takim jak takie szerokie łóżko. Ale w tej sypialni naszą uwagę zwracają drzwi, olbrzymie drzwi, które możemy każdego poranka otworzyć, powitać świat, dziki, jelenie, jenoty, wiewiórki i powiedzieć: dzień dobry świecie! A następnie szybko wejść do środka, bo jest naprawdę zimno dzisiaj, i skoczyć pod kołderkę jeszcze odespać. W sypialni też super rozwiązanie, które ja bardzo lubię, wykładzina, która masuje o poranku nasze stopy. Na koniec ostatnia przestrzeń, czyli łazienka. Łazienka jest rzeczywiście niewielka, aczkolwiek dosyć swobodnie można się w niej poruszać. Poza tym, że jest to, co w każdej łazience, sedes, lustro, umywalka, kabina prysznicowa, to mamy też to oto wielkie lustro. Taki portal do łączenia się z naturą. Czyli okno po prostu, ale przepastne okno, dzięki któremu wiewióreczki chrupiące orzeszki mogą nas podglądać o poranku. Ale jeżeli jesteście troszkę bardziej wstydliwi, nie ma problemu, możemy i temu zaradzić. Po prostu zasłaniamy się roletką. Tutaj tak naprawdę jedynym kosztem, który my musimy ponieść, to są opłaty za prąd. Zdecydowaliśmy się na wywiercenie własnej studni i zrobienie oczyszczalni, także zmniejszyliśmy te koszty zdecydowanie. Są to domki pod wynajem, dlatego to wyposażenie całe ogranicza się do tego, co jest niezbędne. Przypuszczam, że gdyby był to domek stricte dla nas i wykorzystywany tylko i wyłącznie przez nas, mogłoby w nim być więcej takich rozwiązań trochę smart.
To, co dla jednych może być wadą, dla innych może okazać się zaletą i mam tutaj na myśli niewielkie wymiary tego domku. To jest domek mobilny i kiedy pewnego dnia stwierdzicie, że nudzi Wam się widok za oknem, możecie ten domek, te moduły załadować na samochód i wywieźć na zupełnie inną działkę. Domek kosztował w stanie deweloperskim bodajże 75 tysięcy brutto. Z wykończeniem już pod klucz zapłaciliśmy za niego 100 tysięcy. Zgodnie z prastarą, nieco dyskryminującą i seksistowską zasadą, prawdziwy mężczyzna powinien zasadzić drzewo, spłodzić dziecko i wybudować dom. Ale czy aby na pewno każdy z nas chce na stałe osiedlać się w jednym miejscu, budując drogi dom? Dla niektórych bardziej pociągającą wizją może być takie rozwiązanie hybrydowe, gdzie kupujemy mieszkanie w dużym mieście i taki niewielki domek letniskowy na działce. Naszym zdaniem w takim domku powinny mieszkać osoby, które są już raczej ustatkowane. Nie muszą codziennie męczyć się z dojazdami do pracy, mogą pozwolić sobie na to, żeby zamknąć się faktycznie w domku na 3-5 dni i z tego domku ewentualnie pracować, bądź w ogóle nie pracować. No i przede wszystkim osoby, które lubią tą ciszę i spokój. Na pewno jest to domek bardzo dobry dla pary, dla zakochanej pary. Ponieważ kiedy my tutaj przebywamy, nie przeszkadza nam zupełnie ten metraż. Nie przeszkadza nam to, że jest mało miejsca, możemy przebywać razem na 27 metrach i nie mamy z tym problemu. Dzisiaj obejrzeliśmy skrajnie minimalistyczny dom dla odważnych. Podoba mi się ten koncept, bo skłania do refleksji nad tym, czego w życiu potrzebujemy, a co jest nam zbyteczne.